Halo, halo, lepiej. No, dziękuję przede wszystkim organizatorom tej bardzo poważnej, dużej, naprawdę mam nadzieję w odbiorze społecznym wspaniałej imprezy, że tutaj mamy okazję dzisiaj spotkać się, porozmawiać o tym, co się wydarzy. To jest dla mnie również duże przeżycie, duże wyzwanie. Zaraz powiem na temat współpracy, nowej konfiguracji personalnej. Rzeczywiście wygląda ona przynajmniej z mojej strony bardzo dobrze. Powiem tak, że ten proces działa w obie strony. Mówi się, że trener nakręca zawodnika, ale jest odwrotnie. Wielokrotnie zawodnicy nakręcają trenera. Bo trening z Mateuszem Masterakiem i z Izu, z Arturem i Maciem Tuleckim, każdy z nich ma oczywiście inną osobowość społeczną, mentalną, inne walory techniczne, motoryczne. Natomiast charakteryzuje ich jedna wspólna cecha. Upór, pracowitość, uczciwość, kreatywność w trakcie postępowania, w procesie treningowym. Przyznam się, że to Izu mówił. Ja to, co powiedział, ta współpraca rzeczywiście jest doskonała, atmosfera jest doskonała. Poza tym pracujemy bardzo solidnie, bardzo poważnie. Każdego dnia, kiedy wstaję, to wstaję z nadzieją, tak jakbym wreszcie dostałem też nowe życie od całej czwórki, bo jak powiedziałem, zawodnicy nakręcają również na drugą stronę również trenera. A tak mówiąc żartobliwie, cieszę się, że znalazł się piesek Artura Szpilki, bo Puszcza Kamienowska prawdopodobnie miałaby ubytki i wrócilibyśmy do przysłowia partyzanci z wyciętego lasu. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że piesek się znalazł. A teraz już na poważnie, proces treningowy, kończymy sparingi już w przyszłym tygodniu, parę miesięcy solidnej, złudnej, systematycznej pracy. Indywidualne treningi, każdy miał swój czas, bardzo rzadko trenowaliśmy wspólnie, grupowo. Przyznam się szczerze, że no jest, myślę, że Izu da bardzo dobrą walkę z Kasim. Jest to trudny zawodnik, niewygodny, widzieliśmy go za Damkiem, ale Izu ma zupełnie inne walory. To ja abstrahując już od poprzedniej walki, po prostu każdy styl robi walkę. Myślę, że Kasi trafi naprawdę na trudny moment. Ze względu na dużą ruchliwość, dużą swobodę, kapitalne zmiany tempa u Izu w trakcie pojedynku. Więc myślę, że te elementy będą decydować. Artur Szpilko ma zawodnika, który również boksował z Tomaszem Adamkiem 5 lat temu. Jest to stary wyga. Trzeba będzie przyjąć bardzo żelazną taktykę w czasie tego pojedynku. Jest to zawodnik, który może przegrywać wszystkie rundy, a będzie nie wyczekiwał na błąd przeciwnika, wyjście do tego dystansu i potrafi odpowiedzieć w momencie zadawania ciosu przez rywala. A więc no, myślę, że to też jest trudny przeciwnik. Natomiast no, Artur jest dobrze przygotowany, zmotywowany. Jak powiedziałem, cała dwójka pracuje bardzo mocno, bardzo kreatywnie i dąży do celu. Dla nas jest to bardzo ważne, samo dla trenera, żeby się dobrze zaprezentowali, bo powiedzmy sobie szczerze, sytuacja w polskim boksie no, tego wymaga, powiem delikatnie, biorąc pod uwagę skład personalny generalnie z ludźmi, z którymi pracujemy. Chciałbym podziękować wszystkim organizatorom gali, Andrzejowi Wasilewskiemu, co by ułożyło się realizacji programu szkoleniowego, no i Wam dziennikarzom za zainteresowanie, bo przecież Wy jesteście też jednym z ogniw poprawiającym zainteresowanie tej dyscypliny, dającym power nam wszystkim do tego sportowego, niełatwego czasami życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Damn. Yeah. Yeah.